Sobotnie spotkanie w Siedlcach pomiędzy siatkarzami ósemki Elmo a AZS dwójką Olsztyn było niezwykle ważne dla naszej drużyny. Żeby zapewnić sobie udział w grze o awans do pierwszej ligi, Siedlczanie musieli wygrać. Pierwszą partię ósemka rozstrzygnęła na swoją korzyść 25-20. W drugiej zdołała pokonać rywali na przewagi 27-25. W tym momencie Siedlczanom do odniesienia zwycięstwa brakowało tylko jednego seta, ale nie przyszło im to łatwo. Podopieczni trenera Krzysztofa Wójcika ulegli w trzeciej partii 22-25 i dopiero w czwartej, wygranej 25-20, przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Wygrali 3-1 w setach. W sobotę ósemka Elmo zagra w Pruszczu Gdańskim, ale Siedlczanie są już pewni gry w play-off, chociaż nie wiadomo jeszcze, z kim zagrają w pierwszej fazie tych rozgrywek – Ślepskiem Augustów czy Wolą Warszawa. Początek play-off 28 lutego. Na szczęście ósemka pokazała swoją wyższość w tym meczu, bo widać było, że to gospodarze byli lepszym zespołem. Przede wszystkim pochwała dla chłopaków, ale serdeczne podziękowania dla kibiców Siedlec. Jest to jednak nasz siódmy zawodnik i dzisiaj kapitalnie nas wspierali. Jest to zwycięstwo dedykowane dla nich. No i mamy czwóreczkę. Ja myślę, że utrzymamy te trzecie miejsce i to będzie bardzo ważne. Oskar Dziewit dzisiaj absolutnie znakomite zawody, wyciągał niesamowite piłki, nawet te źle zagrane do skrzydła atakował z niezwykłą siłą. Moja chwała za to, że on wrócił po kontuzji, nie był to niebezpieczny taki uraz. Nie możemy zagrać jeszcze całym składem, no Ali jeszcze ma kontuzję. Miejmy nadzieję, że dojdzie do play-offów, no i wzmocni naszą siłę ognia. Jak mówię, no borykamy się z kontuzjami, trzeba sobie dawać radę. Ja myślę, że na spokojnie to wszystko przeanalizujemy i będzie dobrze. Play-offy się zbliżają. Myśli pan już o tych najważniejszych starciach sezonu? Oczywiście, no cały czas myślałem, byłem tutaj w tym meczu i przed tym meczem, cały czas przygotowaliśmy się pod to. No teraz już, jeżeli pojedziemy do Pruszcza, zrobimy swoje, no to będziemy się spokojnie przygotowywać do play-offów. Ja myślę, że taki mecz to jest przetarcie, co będzie w play-offach.